3 godziny mam mój przedostatni ever egzamin na tych studiach. Kumacie, że ja kończę te studia, niektórzy z was są tu od momentu, w którym zaczynałam. Niesamowite. Robimy Get Ready With Me, a tak naprawdę to ja się będę gdzieś tam przygotowywać do życia w tle, a chciałam do was pogadać trochę o studiach, trochę o sesji, trochę o egzaminach, wiecie, po trochu o wszystkim. Osoby, które też używają jakiegokolwiek ciepła na swoich włosach, dajcie mi znać, czy jak się przygotowujecie rano do wyjścia, to robicie najpierw makijaż, czy najpierw włosy. Ja absolutnie robię najpierw włosy. Włosy, makijaż, outfit. To jest moja kolejność, bo jak robię włosy, to robi mi się strasznie gorąco przez to ciepło przy twarzy, więc mój makijaż zaczyna się pocić. Ja nie jestem najlepszą studentką. Nie jestem super studentką, ale jestem wystarczająco dobrą studentką i to jest totalnie okej, bo jak zaczynałam studia, to mi się wydawało, że muszę być po prostu największym mózgiem, że muszę wszystko zaliczać na 5, że po prostu, wiecie, muszę z każdego przedmiotu być najlepsza w ciągu pierwszego semestru, nauczyć się wszystkiego na pamięć. Jeżeli nie chcecie się potem, nie wiem, dostać na Harvard, to gwarantuję wam, że nie musicie zapierdzielać na studiach tak, że wam brakuje snu. To oferuję przede wszystkim właśnie do tegorocznych maturzystów, ale też trochę do siebie, bo ja weszłam na mój pierwszy rok z mega ogromnymi ambicjami i pierwsza sesja mnie zweryfikowała bardzo szybko. Pierwsza sesja na medycznym była dużo łatwiejsza i dużo trudniejsza w niektórych względach. No, to jest oczywiste, że była dużo trudniejsza, bo materiał był po prostu masakryczny tak naprawdę. Szczególnie dla mnie, bo ja nie miałam tego przywileju, żeby mieć rozszerzoną biologię i rozszerzoną chemię w liceum. Nie mam matury z biologii i chemii, więc byłam już, trochę startowałam z gorszej pozycji, ale na pierwszym roku mieliśmy bardzo dużo przedmiotów wspólnych z kierunkami lekarskimi, więc czy my do końca potrzebowaliśmy znać te wszystkie kości i tak dalej? Nie. Ale okej. Okay. Ale było dużo łatwiej pod tym względem, że widziałam sens w tym, czego się uczę. Sens nie w tym kontekście, że rozumiałam, co się dzieje, bo na przykład taka chemia żywności mnie absolutnie zmiotła z planszy, ale widziałam sens w tych studiach w takim sensie, że widziałam cel. To znaczy widziałam, że to jest coś, co chcę robić w przyszłości, więc byłam w stanie poświęcić więcej mojego czasu i energii na to, żeby się do tej sesji uczyć. Byłam w stanie poświęcić dużo więcej mojej energii na to, kiedy byłam na studiach, które wiedziałam, że przygotują mnie do gdzieś tam jakiejś pracy, która mi się podoba, do której się nie mogę doczekać, niż jak byłam na studiach, które mi się nie podobały. Wtedy nie byłam w stanie wykrzesać z siebie jakiejś dodatkowej energii, bo trochę z tyłu głowy wiedziałam, że to nie ma sensu. Jeśli macie pierwszą sesję, w ogóle pierwszy rok studiów i tak dalej dopiero przed sobą, to jest kilka rzeczy, które ja bardzo bym chciała wiedzieć, a nawet nie myślałam o nich w tamtym czasie i byłoby fajnie, gdyby ktoś mi je powiedział, więc ja wam je teraz powiem. Studia to jest taka trochę gra strategiczna. Trzeba mieć kontakty, warto mieć kontakty i to brzmi tak, wiecie, biznesowo, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby po prostu być miłym dla ludzi i nie zamykać się tak bardzo w swoim kręgu. To jest błąd, który ja popełniłam, no bo mi nikt wcześniej nie powiedział, że to jest ważne. Ja jestem bardzo zamknięta, jeśli chodzi o moją grupę. Mam to szczęście, że mam fantastyczną grupę, ale z ludźmi z innych grup jakoś tak szczególnie się nie zintegrowałam. Także nauczcie się na moich błędach, bo warto się integrować z ludźmi z innych grup, bo potem się zdarzy taka sytuacja, że na przykład ta inna grupa będzie miała zaliczenie takiego przedmiotu szybciej niż wy. I wtedy, jeśli masz znajomego w tej grupie, to opuszczasz szybką wiadomość na Messengerze, ej, ile było pytań, było otwarte czy zamknięte, o co pytali najczęściej i tak dalej. I prawdopodobnie w 90% nie dostaniecie tego samego zaliczenia co tamta grupa, ale po tym, czego się dowiecie, możecie wnioskować na przykład, jaki jest temat, o który ten konkretny wykładowca często pyta. I to już jest jakiś taki plus, że wiesz, czego się uczyć, wiesz, na czym się skupić. Są osoby, które się uczą poprzez robienie notatek i przed sesją tworzą absolutnie przepiękne dokumenty w Wordzie, w których mają wszystkie zagadnienia opracowane i tak dalej. Jeżeli masz taką osobę w grupie, to super, a jeżeli nie, to warto by było mieć jakiegoś takiego dobrego znajomego, który mógłby ci podesłać, jeżeli na przykład w jego grupie jest ktoś, kto robi te notatki. Po prostu, wiecie, wymiana materiałów następuje, nie tylko w jedną stronę, bo trzeba też dawać rzeczy od siebie. Jeżeli wpadnie ci w ręce jakaś, nie wiem, giełda, właśnie o giełdach zaraz powiem, jeżeli wpadnie ci w ręce jakiś fajny zestaw notatek, jeżeli zrobisz coś, dziel się tymi rzeczami i bardzo możliwe, że dostaniesz coś w zamian. To brzmi słabo,
brzmi tak bardzo, wiecie, interesownie, ale tak, studia to jest gra strategiczna. Oczywiście ja nie pomyślałam o nawiązywaniu żadnych znajomości poza moją grupą, bo mój wewnętrzny introwertyk był już przerażony i przytłoczony wizją poznawania osób w mojej grupie, ale kilka moich koleżanek o tym pomyślało i dzięki temu byłyśmy całkiem nieźle zaopatrzone przed każdą sesją. Druga rzecz, jeśli znacie kogoś z wyższego rocznika, to jesteście w niebie. Giełdy. Boże święty. Giełdy, czyli zbiory pytań z poprzednich lat, bo niektórzy wykładowcy po prostu nie zmieniają testów. To się bardzo, bardzo rzadko zdarza, żeby dostać dokładnie ten sam test, ale czasami powtarzają się pytania. Nawet jeżeli się powtórzy kilka pytań, to jeżeli uda ci się przejrzeć taką giełdę przed, to masz kilka tych gwarantowanych dodatkowych punktów, o które nie musisz się martwić. I czasami, jeżeli to jest jakiś trudny przedmiot albo przedmiot, z którego po prostu nie jesteś najlepszy, to te kilka punktów może ci zapewnić tą wymarzoną trójkę zamiast dwójki. Więc giełdy to jest to. Czasami da się dostać nawet fizyczne zdjęcie kartki testu z zeszłego roku i to jest dla mnie niewyobrażalne. Ja bym się tak stresowała, gdybym miała zrobić zdjęcie swojej kartki. Ja się stresuję nawet jak muszę sięgnąć do torebki po długopis, bo mi się mój wypisał, to już mam takie nie ściągam, proszę, nie patrzysz na mnie, naprawdę. Sięgam tylko po ten długopis. A żeby wyciągnąć telefon gdzieś tam pod koniec, na samym początku testu i zrobić zdjęcie, trzeba mieć jaja. Trzeba być też trochę głupim, ale trzeba mieć jaja. Takie zdjęcie to jest duża pomoc, bo nawet jeśli żadne z tych pytań się nie powtórzy, nawet jeśli nie wleci ani jedno pytanie, które było na tamtym teście, to uczenie się na bazie takiego gotowego testu to jest mega fajna sprawa, przynajmniej dla mnie. Ja się uczę poprzez powtarzanie. I z dziewczynami robiłyśmy tak, że jeżeli miałyśmy jakieś zdjęcie testu z poprzednich lat, to spotykałyśmy się na Teamsie i rozwiązywałyśmy go razem, jeśli nie był rozwiązany. Jeśli był rozwiązany, to sprawdzałyśmy nadal te odpowiedzi i wtedy szukałyśmy sobie rzeczy w preskach i tak dalej. W tym temacie bardzo się zmieniło moje zdanie od samego początku studiów, bo miałam takie założenie, że no to są studia, nie muszę nawiązywać jakichś super przyjaźni, ale uwierzcie mi, że w 90% przypadków te osoby, które są gdzieś tam w waszej najbliższej grupie, w waszym najbliższym otoczeniu na studiach, staną się takim waszym najważniejszym systemem wsparcia, bo nawet jeśli macie świetnych znajomych, nawet jeśli macie genialnego partnera i tak dalej, to nikt do końca nie zrozumie tego, na co narzekasz, z czym jest ci ciężko i tak dalej. Nikt, kto nie był tam z tobą, nie zrozumie, dlaczego jesteś taka wkurwiona na typa od onkologii, albo dlaczego laboratoria, które trwały tylko 4 godziny, wyładowały ci baterie na cały dzień, a osoby, które były w tym pomieszczeniu z tobą i słyszały to wszystko, albo robiły te wszystkie zadania tak samo jak ty, będą wiedziały dokładnie, o co ci chodzi. I to jest mega walidujące, mega w ogóle potrzebne jest takie uznanie emocji, bo osoba, która tego nie doświadczyła, może uznać, że o Jezu, marudzisz, o Jezu, na przykład właśnie byłaś na uczelni tylko 6 godzin, a się zachowujesz, jakbyś była cały dzień. I ta walidacja twoich emocji, jak na przykład piszemy na grupie z dziewczynami, że Boże święty, te zajęcia były tylko do 13, a już muszę iść w drzemkę, po prostu jestem wyczerpana, to sprawia, że ja się też czuję lepiej z tym, że ja jestem zmęczona. Że warto dbać o te relacje w grupie, nawet jeśli wam się wydaje, że to są tylko studia wyrąbane, to nie wiem, bardzo ważne w moim doświadczeniu przynajmniej jest to, żeby mieć ten system wsparcia wewnątrz grupy. Dobra, w tym momencie wyglądam jak Einstein, ale trust me, to jest proces. Muszę wyglądać w ten sposób, żeby moje włosy za 2 godziny wyglądały zajebiście. Jeśli chodzi o giełdy, zdjęcia testów i tak dalej, to nie jest pójście na łatwiznę. Znaczy, to jest pójście na łatwiznę, ale czasami pójście na łatwiznę jest dobrym, prawidłowym rozwiązaniem. Ludzie się dzielą na dwie grupy, na tych, którzy sądzą, że korzystanie z jakichś takich właśnie gotowych materiałów to jest oszukiwanie i na tych, którzy mają rację i wiedzą, że to jest dobry wybór w niektórych przypadkach. Ja wiem, że może wam się na początku studiów wydawać, że wszystko jest ważne, bo jeszcze nie wiecie, jak to wygląda, ale tak naprawdę przynajmniej 30%, jeśli nie więcej, waszych przedmiotów to będą zapychacze, to będą rzeczy, które prawdopodobnie wam się w waszej przyszłej ścieżce kariery, nieważne jak ona tam będzie, po prostu nie przydadzą, nie będziecie ich wykorzystywać. Ja na przykład jako dietetyk niekoniecznie potrzebuję wiedzy, w jaki sposób się diagnozuje raka jelita grubego w trakcie kolonoskopii. No,
o, nie przyda mi się to, nigdy w życiu nie będę tego robić. I uważam, że takie przedmioty można z czystym sumieniem olewać. Jak powiedziałam, nie jestem idealną studentką, jestem spoko studentką i daję rady dla ludzi, którzy również są spoko. Jeżeli chcecie być idealni, macie jakieś wielkie ambicje, to śmiało, nie słuchajcie mnie, ale jeżeli chcecie przeżyć, to zapraszam. Wszystko jest kwestia priorytetów. Nie zawsze będziesz słuchać bardzo intensywnie, jak prowadząca mówi o tym, w jaki sposób wygląda taki, a taki rak na RTG. To nie znaczy, że jesteś słabym studentem, to znaczy, że masz priorytety i że działasz sprytnie. Więcej uwagi po prostu poświęcamy na przedmioty, które są ważne, na przedmioty, które przydadzą nam się gdzieś tam w naszej przyszłej ścieżce kariery, na taką wiedzę ogólną, którą trzeba mieć, a na rzeczy, które są takim trochę zapychaczem albo w ogóle nie dotyczą tematu, którym będzie się zajmować w przyszłości, można mieć troszeczkę wylane. To jest tylko i wyłącznie moja opinia, możecie się z nią nie zgadzać. Bo wiecie, to nigdy nie będzie moja praca, żeby spojrzeć na zdjęcie rentgenowskie i powiedzieć, czy guz jest złośliwy, czy niezłośliwy, czy nacieka, czy nie nacieka. Ja nigdy nie będę tego robić. Dlatego na tym przedmiocie na przykład będę robić bare minimum, a dużo więcej uwagi włożę w przedmiot, na którym się dowiem, jak ułożyć dietę dla kogoś z nowotworem, jak, nie wiem, odżywić kogoś, kto jest w trakcie chemioterapii. Wiecie, o co chodzi. To jest okej, żeby z przedmiotów, które nie są dla ciebie ważne, nie wniosą nic do twojego życia, mieć tył. Ja wiem, że niektórzy mają ambicje, żeby mieć ze wszystkiego piątki, ale jeżeli masz ze wszystkiego piątki, to mam wrażenie, że wchodzi ten śmieszny, mimiczny schemat pod tytułem życie, sen i nauka, i że nie możesz mieć wszystkiego, musisz wybrać tylko dwa z tych trzech. Jeżeli chcesz mieć same piątki, to okazuje się, że nie masz ani snu, ani życia. Posiadanie samych piątek to się wydaje bardzo przyjemny koncept, ale jeżeli właśnie robicie to kosztem waszego snu, jeżeli robicie to kosztem spotkań ze znajomymi, jeżeli robicie to kosztem wszystkich waszych hobby i tak dalej, to w pewnym momencie to już nie będzie takie satysfakcjonujące, bo okaże się, że może macie świetne oceny, ale zaczynacie nienawidzić wasze studia. Proces nauki zaczyna być coraz bardziej stresujący, a już i tak jest stresujący. Chodzenie na studia zaczyna się wiązać z tym, że po prostu, wiecie, budzicie się i już macie beznadziejny humor, że jesteście wkurwieni na to, że musicie wyjść z domu, więc czy warto sobie to w ten sposób utrudniać? Nie warto, moim zdaniem. Powiedziałabym, że warto robić rzeczy poza studiami. To nie brzmi świetnie. Jak słyszałam słowo konferencja na pierwszym roku, no to jakoś nieszczególnie to wzbudzało moje pozytywne emocje, ale to może być naprawdę spoko. My z dziewczynami robiłyśmy sobie wręcz tego jakąś taką rozrywkę, jakąś taką zabawę, że jak jechałyśmy na przykład do Warszawy na konferencję, to jednocześnie to była dla nas wycieczka, jednocześnie poszłyśmy sobie zjeść coś fajnego. To było takie trochę nauki, trochę edukacji, ale też spędzanie razem czasu, po prostu dobra zabawa, i to bardzo ułatwia przyswajanie wiedzy. Robimy outfit i dzisiaj klasycznie idę w all black. Jak nie wiem, w co się ubrać, to mam taki mój standardowy, bezpieczny zestaw. Wiecie, że ja mam obsesję na punkcie spodni, wide leg, w ogóle szerokie spodnie. To jest, mam wrażenie, że coś totalnie dopasowanego do mojej sylwetki, coś, w czym zawsze wyglądam i czuję się dobrze, jakoś tak swobodnie. Jak nie wiem, w co się ubrać, to się ubieram na czarno i to jest to. I możecie zobaczyć, że jestem dzisiaj w bardzo dobrym humorze, bo to jest moja kolejna współpraca z Kazarem i uwielbiam tę markę. Oni są do mnie bardzo mili, bo nikt mi niczego nie wciska na siłę, nie ma, o, masz tutaj buty i promuj, reklamuj. Tylko pytają, czego potrzebuję, a ja teraz potrzebuję niestety nowej pary sportek. Potrzebuję zamienić moje zasłużone, wynoszone Oxfordki na nowe, bo te stare już umierają. Ale no, wyglądają jak wyglądają, to są też buty z sieciówki, więc jakby nie oczekiwałam po nich wiele. Nie oczekiwałam nawet, że przetrwają te ponad 3 lata. Zobaczcie to. Zobaczcie, jakie jest porównanie, ale no spójrzcie na tego buta, on jest śliczny. Czarne Oxfordki to jest w ogóle moim zdaniem must have w garderobie każdej dziewczyny, która nie umie / nie chce chodzić na obcasach. Ja należę do obu tych kategorii, ponieważ na obcasach wyglądam jak pijana żyrafa. A wiecie, jeśli odpadają wszystkie buty na obcasach, to ciężko jest znaleźć taki but, który wygląda dobrze do takich bardziej eleganckich stylizacji, no bo jak zakładacie jakąś tam sukieneczkę, spódniczkę i tak dalej, to
to jednak ten obces wygląda super cute. Więc oksfordki pełnią dla mnie tę rolę cute buta. Wiecie, że ja je uwielbiam, no jakby to jest definicja mojego stylu. I szczerze mówiąc, nie zdziwcie się, jeżeli na moim ślubie będę miała kremowe oksfordki, bo to jest bardzo prawdopodobna opcja. No ale dobra, mamy buciwo, mamy moją torbę, siatę, bo muszę wziąć ze sobą sporo rzeczy. I kolejny raz, czego potrzebuję? Potrzebuję portfela. Nawet mi głupio o tym mówić, ale mój portfel wyglądał w taki sposób, że zaczynała się z niego łuszczyć ta, wiecie, sztuczna skóra i ona takimi płatami odpadała i te płaty jakby wchodziły w te kieszonki i zdarzyło mi się już raz, że wyciągałam kartę, żeby zapłacić w restauracji i trochę tej jakby sztucznej skóry wypadło mi na stół i myślałam, że umrę. Mam wreszcie portfel, mam wreszcie cool portfel, on jest z Kazar Studio, te buty w ogóle też są z Kazar Studio, ale no zobaczcie, to jest classy. Uwielbiam go i się czuję jak taki faktycznie poważny dorosły człowiek, bo z tym moim portfelem w jakieś tam fale. A teraz się czuję poważną dorosła kobieta. Dajcie mi w ogóle znać, bo wiem, że to też dzieli ludzi na dwie kategorie, tak samo jak z tą kolejnością wykonywania makijażu i włosów. Dajcie mi znać, czy używacie małych portfeli, takich, które jak macie banknot na przykład, to go zaginają na pół, czy używacie tych takich dużych, że wkładacie pieniądze na prosto. Bo wiem, że ludzie mają dużo silnych opinii na ten temat. Ja kiedyś byłam fanką dużych portfeli, nosiłam tylko i wyłącznie takie i one były tak duże, bo ja miałam jeszcze jakieś milion kart i tak dalej, że one wyglądały praktycznie jak taka mała torebka, a przerzuciłam się dwa portfele temu, czyli jakieś dwa lata temu, na małe portfele i nie wracam, już nie wracam. To jest coś, co mogę schować czasami nawet do kieszeni, jeżeli mam wystarczająco dużą kieszeń, a wszyscy wiemy, że damskie kieszenie nie są do końca duże zawsze, nie są do końca w wystarczającym rozmiarze, więc mogę go wrócić na przykład do kieszeni Staszka, ale tak. Podlinkuję wam w opisie, bo to jest totalny slay. Kazar mnie rozpieszcza i na kolejne pytanie, czego potrzebujesz, nie miałam do końca odpowiedzi, bo nie ma rzeczy, które są mi bardzo potrzebne, są takimi totalnymi must have, ale była jedna rzecz, którą chcę mieć. Nie jest mi potrzebna na 1000000%, ale chcę ją mieć i będziesz się ze mnie śmiać. Ale to jest czapka z daszkiem. Ja nigdy nie byłam osobą, która nosiła czapki, ogólnie czapki, jakiekolwiek, ale ostatnio wstawiłam na Instagrama zdjęcie, jak wyszłam w czapce z daszkiem i nie dość, że fajnie się czułam w ogóle, to powiedzieliście mi, że ładnie wyglądam, thank you very much. Więc czapka. Tamta była pożyczona od Staszka, więc w tym momencie mam moją własną czapkę z daszkiem i to jest dla mnie, Boże, to jest dla mnie mega przydatne, bo jeżeli macie wrażliwe oczy, to wiecie dokładnie, o co mi chodzi. Jak idziecie normalnie pod słońce, no to wiecie, może gdzieś tam musicie zmrużyć oczy, gdzieś tam musicie na przykład patrzeć w dół, żeby was nie biegły oczy. Ja jestem ślepa, jak idę pod słońce. 10 sekund podróży ulicą pod słońce i mi łzy napływają do oczu, ja nie mogę, więc czapka z daszkiem to jest to, bo mam wrażenie, że jak mam słuchawki, a ja noszę takie duże nauszne słuchawki i mam do tego jeszcze okulary przeciwsłoneczne, to wyglądam trochę jak Robocop, więc czapka z daszkiem to jest to. I ona jest w podobnym kolorze do moich słuchawek, więc mam wrażenie, że to całkiem cool wygląda. Nie wiem, powiedzcie mi w komentarzach, z jednej strony wydaje mi się, że jestem taką cool girl teraz, z drugiej strony mam wrażenie, że czapki z daszkiem troszeczkę wyglądają na mnie, jakbym była takim chłopcem listonoszem, ale to jest look. To jest praktyczny look i to jest look, w jakim się widzę na Instagramie, więc you know. Ta czapka też jest z Kazar Studio, również wam ją podlinkuję w opisie. I to jest nasz gotowy outfit. Yeah! To będzie totalny egzaminowy slay. To, co jest moim zdaniem ważne w dniu egzaminu, ale ogólnie też w dniu, w którym macie ważne rzeczy do zrobienia, jakieś rzeczy, na które musicie się przygotować, to jest ograniczenie wszystkich innych możliwych czynników stresowych. Po co sobie dokładać? Ja planuję moje dni egzaminowe i też dzień przed egzaminem w ten sposób, żeby mieć jak najmniej rzeczy do zrobienia, jak najmniej rzeczy, jak najmniej decyzji do podjęcia w tym dniu,
po prostu staram się sobie ułatwić życie jak najbardziej potrafię. I to jest na przykład fakt, że zawsze biorę prysznic wieczorem przed egzaminem. Nie zostawiam tego na rano, bo wiem, że po pierwsze to mi zabierze cenny czas, który mogłabym poświęcić na spanie / robienie innych rzeczy, a po drugie nie chcę o tym myśleć. Wolę zrobić więcej rzeczy, nawet takich typu wybrania outfitu dzień przed, żeby mieć ten dzień egzaminu taki totalnie luźny. Dbam o to, żebym się po prostu czuła najlepiej, jak to tylko możliwe. I to włącza robienie śniadania. Zjedzenie śniadania jest bardzo ważne. Wiem, że są ludzie, którzy nie jedzą nic przed egzaminem, na przykład ze stresu. Trochę uważam, że to jest głupie. Jeśli się stresujecie do tego stopnia, że wydaje wam się, że nie możecie nic zjeść albo coś w tym stylu, chociaż, nie wiem, jakieś wafle ryżowe, whatever, cokolwiek, żeby ten żołądek zapełnić, żeby nie było tak, że w trakcie egzaminu zacznie wam dramatycznie burczeć w brzuchu, bo to jest, w tym poczucie, level minus 10, burczenie w brzuchu, taki mega ssący głód, to jest najgorsze, co możecie sobie zapewnić, więc jedzenie rano. Ja sobie robię Classic Alfredo, mój jogurt z owocami. To jest zestaw śniadaniowy. Nie wiem, czy jesteście fanami łączenia słodkiego i słonego, ale ja totalnie. Śniadanie to jest taki krok, który jest obowiązkowy, żeby się po prostu czuła dobrze w trakcie egzaminu, ogólnie w ciągu dnia, żebym się nie musiała przejmować właśnie tym, że będę głodna. Drugi krok obowiązkowy to jest to, że wybieram sobie outfit dzień wcześniej, żeby po prostu nie musieć o tym myśleć. I też staram się na takie bezpieczne rzeczy, bo czasami jest tak, że wybieracie sobie outfit i nakładacie go następnego dnia i macie takie: o, to wygląda milion razy gorzej niż wyglądało w mojej głowie i się nie czuję komfortowo w tym, więc ja zazwyczaj na egzamin chodzę w jakiejś wariacji tego outfitu, żeby po prostu wiedzieć, że to będzie zawsze wyglądało dobrze. Oprócz tego makijaż i włosy. Niektórzy ludzie chcą pospać przed egzaminem jak najdłużej, jak najbardziej się wyspać. Ja totalnie nie. Tym bardziej, że ja nie zarywam nocek. Ja się nie uczę do 3:00, tylko idę spać koło 23:00 i wstaję na przykład o 5:00, żeby się uczyć troszeczkę. To działa dla mnie dużo lepiej i wolę wstać wcześniej i zrobić wszystkie moje takie, wiecie, rytuały, pielęgnacje, zrobić sobie makijaż, zrobić sobie włosy, troszeczkę się pouczyć, mieć czas na zjedzenie takiego na luzie śniadania. Tak samo dzisiaj, myślę, że samo to, że kręcę, zabiera mi jakąś przynajmniej dodatkową godzinę i to jest coś, co po prostu daje mi taki komfort, że wstałam dużo wcześniej, mam na wszystko czas, nie chcę się nigdzie spieszyć, nie chcę musieć biec na autobus, to jest w ogóle mój najgorszy koszmar, raz mi się tak zdarzyło, że chyba zaspałam na coś. Mi się rzadko zdarza zaspać, ale nie wiem, czy nie nastawiłam budzika czy coś, ale byłam totalnie spóźniona i musiałam biec na mój autobus. W tym biegu się spociłam jak szczur, więc byłam taka, wiecie, lepka, fuj i tak dalej. Na tym egzaminie czułam się fatalnie, nie zdążyłam zjeść śniadania, więc mnie ssało w brzuchu, nie zdążyłam wypić kawy, więc byłam taka trochę masakra. Lepiej wstać wcześniej i sobie odebrać, moim zdaniem przynajmniej, te pół godziny dodatkowego snu, niż potem robić wszystko na ostatnią chwilę, zapierdzielać się, stresować. Wystarczy, że się stresujecie egzaminem, nie musicie sobie dokładać stresu. To jest jakiś kompleksowy poradnik, jak zdać sesję? Nie za bardzo, to są rzeczy, które ja robię i jeśli chcecie być cool studentami, to też możecie je robić. Jeżeli chcecie być idealnymi studentami i macie jakieś ogromne ambicje, to zakładam, że to, co ja mówię, jest dla was totalną głupotą. Ale tak, życzę wam wszystkim, żebyście te studia nie tylko przetrwali, ale też czerpali z nich jakąś taką radość i trochę jest mi smutno, że kończę studia. Nie ukrywam tego. Miałam tak przy pierwszej, drugiej sesji, że czułam się fatalnie, byłam mega zestresowana, miałam takie: Boże, żeby tylko dotrwać do końca tych studiów, a teraz, kiedy one się faktycznie skończyły, bo miałam już moje ostatnie zajęcia, takie ostatnie, ostatnie ever, na których byłyśmy wszyscy z dziewczynami i to było ciężkie, to było naprawdę bardzo smutne, więc im bliżej jest koniec tych studiów, im bliżej jest obrona, bo obronę będę miała niedługo, to tym bardziej jest mi smutno i tym bardziej czuję jakąś taką trochę
pustkę. Zakładam, że z niektórymi dziewczynami spotkamy się na magisterce. Żadna z nas jeszcze nie podjęła do końca decyzji, gdzie idziemy i tak dalej, ale zakładam, że przynajmniej jedna z dziewczyn będzie chciała iść tam, gdzie ja, więc nie będę taka totalnie pozbawiona tej starej grupy wsparcia. Na pewno będziemy się z dziewczynami spotykać, no ale wiecie, to już nie jest to samo, jak kiedy się spotykacie codziennie i przeżywacie razem faktycznie te wszystkie rzeczy. Jestem smutno, nie chcę kończyć studiów, znaczy chcę, bo mam trochę dosyć, ale nie chcę, bo jest dużo fajnych momentów, dużo w ogóle momentów, w których nie myślałam, że doświadczę, nie myślałam na przykład, że nawiążę takie przyjaźnie, które faktycznie są dla mnie w tym momencie mega ważne. Nie myślałam też, że studia będą zawierały tyle fajnych rzeczy, w sensie nie same studia, ale właśnie jakieś takie wyjścia z dziewczynami, nasze wspólne wyjazdy, takie pierdoły po prostu, które sprawiły, że to nie była męczarnia, to nie była masakra, to nie było coś, co trzeba tylko przetrwać, tylko te studia naprawdę były takim fajnym doświadczeniem. I potem, jak miałam dość kiepskie doświadczenie w liceum, bo liceum to wcale nie musi być najlepszy okres twojego życia i dla wielu osób nie jest, to mogę powiedzieć, że będę wspominać chyba studia jako najlepszy okres mojego życia. Wydaje mi się, że absolutnie najlepsze okresy jeszcze przede mną i że będzie ich dużo i wiecie, moje takie dorosłe życie tak naprawdę dopiero się zaczęło kilka lat temu, dopiero się zaczęło 4 lata temu, jak się wyprowadziłam, a mam jeszcze całe życie przed sobą i to będzie na pewno życie pełne fajnych momentów, ale na pewno będę jedną z tych osób, która będzie opowiadała swoim dzieciom o tym, że studia to był jeden z najlepszych okresów w jej życiu. Więc tak, teraz już się troszeczkę rozklejam odrobinę. Więc to jest koniec tego filmu, bo I refuse to cry on camera. Linkuję wam wszystkie rzeczy z Kazara w opisie. Instagram, TikTok, lajki, subskrypcje, komentarze. I dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się, mam nadzieję, że już za tydzień. Bye!